Dzisiaj zmarnowałem. Dziękuję bardzo. Dla mnie jesteś pisior niemyty. Proszę zejść z mównicy, to nie jest wniosek formalny. Aż pana to wyjaśnię. Wniosek o ukaranie pana, jeżeli pan nie opuści mównicy. No proszę, proszę, państwo to oglądają i sami państwo widzą. Program się jeszcze dobrze nie rozpoczął, a już mamy przykład niczym niesprowokowanego, chamskiego, nienawistnego ataku ze strony. Panie pośle, upominam pana. Upominam pana, panie pośle. Zwracam panu uwagę, panie pośle. A pan w swoim słownym chamstwie i agresji, panie pośle, tutaj na tej sali zasiadają wyłącznie sami posłowie. Toż, proszę państwa, to się skończy. Dość tutaj zasiadają, panie pośle, sami posłowie i bardzo proszę każdego posła traktować z szacunkiem. Dość przyzwolenia na słowne chamstwo. Nie pozwolimy, żeby takie persony wątpliwej reputacji. Jesteśmy, panie pośle, w trakcie. Żeby tak nie przymierzając baran jeden panie z drugim, żeby nie powiedzieć głupek. Ja pana dokładnie słyszę. Tak, dość przyzwolenia dla agresji, która wyziera z pańskich kaprawych ślepi. Którą jest pan przesiąknięty aż po swoje śmierdzące trzewia. Panie pośle, stwierdzam, że narusza pan powagę Sejmu. Informuję, panie pośle Sławomir. To narusza pan powagę. Tak, proszę państwa, powymieszać wszystkich agresorów i piewców przemocy. To jedyny sposób na uzdrowienie debaty publicznej. Narusza pan, panie pośle, powagę Sejmu. Jeżeli pan się nie uspokoi, poproszę, żeby pan opuścił salę albo wykluczę pana z obrad. Nie, ja się nie dam! Ja się nie dam taką. Może pan mieć różne zdanie, ale proszę zachowywać się w sposób godny. Mój udział w tym programie właśnie się skończył! Moja noga tu więcej nie powstaje! Żegnam!